Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey. Oto Darkest Dungeon. No i nareszcie nadeszła pora, w której wyruszamy na dziedziniec. Zanim jeszcze przejdziemy właśnie do bezpośrednio rozgrywki czy przygotowywania, nasza drużyna może nie jest idealna, bo mamy krzyżowca, który naprawdę nie jest dobrą postacią na tą wyprawę. Hienę cmentarną, która już jest lepsza, ale nie idealna. On jest dobry akurat na wszystko, bo bodajże, bo no, nie żartując, oprychów zawsze traktowałem jako jedną z najlepszych postaci, no, takich uniwersalnych, no i kapłankę, bo jakieś leczenie może się przydać. No ale wracając teraz jeszcze do tego wszystkiego. Chcę was poinformować, że podczas przygód na dziedzińcu nie będę po prostu miał żadnych niespodzianek prawdopodobnie, gdyż najprościej na świecie, z tego co kojarzę, wszystkie te lochy są generowane na zasadzie, znaczy nie generowane, tylko są ustalone z góry, dlatego też no nie zdziwcie się, żeby dowiedział co, jak nas, gdzie czeka i w ogóle, no ale niestety. Dobra, bierzemy z 4 pochodnie. Żywność bym wykupił nawet całą, może to być gruba przesada, ale niech będzie. Te 3 flakony krwi. Dlaczego krew, to zobaczycie, może nie. Jeszcze tak z 2 opaty. Jedno takie na wszelki wypadek. Te 2 bandaże, jedno takie, bo nikt nie wiadomo, 2 takie. I w sumie wyruszamy. No, drużyna to oczywiście krzyżowiec. Głównie z myślą o tym, żeby no, bronił innych i może ogłuszał. No, kapłanka też na ogłuszanie. I trochę leczenia. No i ta 2 od obrażeń. Czy się to dobrze sprawdzi? Ja nie wiem. Nie mnie to oceniać. I znowu pewnie za dużo rzeczy wziąłem. A teraz, dobra, niech się wyciszam, bo no, coś tu gadałem. For the diligent custodians I employed. Great banquets and lavish social affairs were hosted here under the stars. Despite the expectation of propriety normally ascribed to those in our position, we mocked the stoic melancholy of the moss-covered fountains and... Chyba coś dziwnego się stało, bo albo mi się to wydało, albo naprawdę zniknął dźwięk przez jakiś czas znowu. These stone terraces and sprawling gardens were the site of long forgotten revelry and well remembered regret. Dobra, więc jeszcze zanim zaczniemy, to właśnie tu nie ma nie ma światła, tylko jest zawsze krwawy blask, czyli więcej stresu i mniej odporności na krwawienie. Bo oni służą tu w innych celach, które mam nadzieję uda mi się wam przedstawić. I czaszki. Czaszki wydaje się bandażami. Bingo. No, serio, 50 zł za bandaż. Szkoda, że mam napisane, ile bym dostał, gdybym je sprzedał. No i się zaczynam. Więc cóż, jako że się zaczyna, to najpierw może... Be gone, fiend. Chciałem go rozkrwawić tylko. Ale cóż, widać na to, że... Wygląda na to, że... Drużynę, którą mam z sobą, nawet jest... No, można powiedzieć, że nawet ją zbytnio przygotowałem, zanim tu dotarłem. Nie ukrywając... Zazwyczaj byłem tu na niższych poziomach drużyny, no a jakoś tak tym razem miałem... Nieźle. No ale jakoś tym razem nie miałem zachęcających artefaktów. I dlatego przybyłem dopiero w tym momencie. Co w sumie najprościej można wytłumaczyć jako to, że... No, nie idę tutaj po to, żeby tu przyjść, tylko... Dobra, teraz wiecie co jest największym problemem? Mamy tego komara. Nienawidzę tych komarów. 18 na krytykę i tak dalej, ale z drugiej strony jeśli... Dobra, wiecie co, nie ryzykujemy po prostu. Chcę się pozbyć jak najszybciej tego komara, bo on tylko będzie mnie wkurzał później. Ale żeby nie było, nie będzie to kosztem wszystkiego. Krwawić i tak dalej, innych też muszę. Na szczęście ten komar na wszystko będzie stresował. Nie trafił mu się jeszcze, żeby zrobił swój najgorszy atak. Their formation is broken. Maintain the offensive. Super. Czyli, że co, wszystko ta 2 może atakować się na ostatni dni? Oj, niedobrze, niedobrze. Mogłem lepiej przygotować się szczerze na tę wyprawę, no ale jakoś tam przeżyję.
gromadzenie krwi. No i się zaczyna. A tutaj co jest? A. No, nie wolno, nie. Dobrze, nie trafił. Jak to teraz zrobić? Kowara raczej się już nie trzeba przejmować, więc nie w ten sposób. Continually onslaught. Destroy them all. I teraz tak. Co to było? Chyba tak. Dobra. No nieźle. Ja wiem, macie też takie moje trochę rozkojarzenie, ale. Ja mam przed sobą. Miałem dzisiaj cały ciężki dzień w ogóle. I mogę być naprawdę mocno rozkojarzony. Nasz cel tutaj to. Najszczy takie przepełnione gniazda, użyć tego. Jak to zrobimy, to ukończymy. Chociaż nie ukrywam. Wyprawa do najbliższej mieszkania nie należy. Czemu nie, tylko się przekonacie? Jeśli się nie mylę. Tak. Kwiaty. Jezu. Oj, żebym ja pamiętał co było do kwiatów. Dajcie chwilę, muszę no po prostu przemyśleć. Nie będę tak tutaj sterczał ciągle, no ale... Możecie mi nie wierzyć, możecie mi wierzyć. No ale jakoś tak po prostu nie jestem przekonany co do tego wszystkiego. Dobra, wiecie co, ryzykuję. No nieźle. No i cóż, wracając jeszcze do krwi, którą ze sobą wziąłem. Nie mam jej tutaj dlatego, że chcę ją mieć tam. Dla tych, którzy mogą zostać dotknięci klątwą. Ale bardziej z powodów tego, co można tutaj spotkać. Taka jedna buteleczka krwi może zamienić się na coś naprawdę cennego. Nie no, naprawdę dobrą pamięć mam co do tych wszystkich akcesoriów, jeśli można tak to nazwać. Największym tajemnicą dla mnie i tak będzie prawdopodobnie. Jak to się nazywało? Dobra, nieistotne teraz. Ważne, żebym po prostu wygrał z 4 żywymi bohaterami tą wyprawę. Żebym podkreślał, 4 żywy. Nie jest to proste, zazwyczaj mi ktoś tutaj ginie, więc no. Swoją drogą mam nadzieję, że tym razem udało mi się wyciszyć już myszkę, klawiaturę i wszystko, bo chyba do granicy wykorzystam swoje możliwości. To nie zadziała, to ja już nie wiem, co może zadziałać. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Nie wiem, czy przydało się to jakoś inaczej użyć, no ale... I tak prawdopodobnie bym tego nie ruszyła. O ile dobrze kojarzę tutaj... Jak to się nazywa? No... Właśnie, woda święcona jest prawdopodobnie niczego niepotrzebna, więc... O ile dobrze pamiętam naprawdę wszystko, to no wracając do tematu, dobrze zrobiłem, po prostu używając w inny sposób. Jakkolwiek zużywając, by na ciebie zalegała w moim ekwipunku do końca i nic bym nie zrobił. Jak ja bym mógł mieć na centrum. Nie wolno, zły, niedobry, nie. Chciałbym zakończyć bitwę i w ogóle, ale jednak... No, sytuacja jest już zbyt krytyczna, żebym tak po prostu kontynuował starcie. Ile? No dobra, jakoś to przeżyłem. Prawda, że chociaż trochę go podleczyłem. No i jest krew. No i cóż, może to być głupie z mojej strony, ale ja chcę po prostu te skarby. Tym razem na pewno się opłaciło. Żarcie już nareszcie schodzi. I zbliżamy się coraz bardziej do chyba najgorszego momentu całej tej bitwy. Ale da się nazwać bitwą.
Więc cóż, ze względu na charakter bitw nadchodzących w ogóle tego wszystkiego, w dół nie idziemy. Gdyż z moich skojarzeń u dołu nie ma niczego. Zobaczymy, czy jeszcze mamy. Niestety zabrałem za mało z bandażu. Ale kontynuując, u dołu nie ma niczego związanego z zadaniem czy czymkolwiek innym. Dobrze, że wziąłem kilofon. Tym razem nie zapomniałem. Więc nawet nie będę marnował czasu czy coś, po prostu, no. Będę kilofował. Będę się bawił w Minecraft czy cokolwiek tam innego. Ja kontynuując, w dół nie idę, bo no, szkodem czasu, który zejdzie mi prawdopodobnie na jedną bitwę. Jak już się powtarzam po raz pięciopierdynionowy. These nightmarish creatures can be felled, they can be beaten. Wiecie co, ja nawet nie wiem, jak to mam skomentować. Pierwszy raz mi tak po prostu w formie zwykłego łupu wypadł przedmiot. A nie to, nie to. No kontynuując, przedmiot związany z zestawem właśnie tego karmazynowego dworu. Jak nic, zdobyłem teraz po prostu coś, co nigdy nie będę chciał stracić, nie będę ryzykował nic. Fontanna. Jeśli się nie mylę, chyba krew trzeba było jej dać. Więc zaraz będziemy mogli sprawdzić, co i jak. Chociaż... czy ja wiem... Dobra, spróbujmy. Nope. Więc po prostu straciłem nadaremno krew. Wiecie co, zostawię, bo nie pamiętam, co tam było konieczne. Chyba nie użyłem tutaj odstresowienia. Odstresowienia, istnieje takie słowo? Pewnie nie, ale dla mnie to nie problem, żeby i tak go używać. No właśnie, musimy przewrócić drużynę do odpowiedniej kolejności. Jak nic jej trzeba będzie obniżyć stres, jeśli to całe gniazdo stresogenne dalej tu sterczy. Owszem, sterczy. Super. A tutaj już chyba czeka nas... Nie, nie wiem. Ta tu chyba już czeka nas ta super trudna bitwa, o której opowiadałem tak przez cały odcinek w sumie. A jednak... Jednak to źle pamiętałem. Nie ma to jak obrażaniem kogoś do zranić. Nie, no psychicznie jeszcze rozumiem, ale fizycznie. Obliterated. Złej umiejętności użyłem, normalnie wyrabiam. Może się uda. Może się udał. No i się udało. W sumie tego też by się przydało użyć w takim wypadku. No i jest! No więc cóż, zobaczmy, co tu jeszcze mogę zrobić takiego. A, no jasne. Akurat teraz... Jest to co prawda wielki problem. Liczyłem na krytyka, który się pozbędzie tych problemów, no ale... Niech i tak będzie. Miało być 4. A też przynajmniej teraz krzyżowiec nie będzie bezużyteczny. Dobrze, więc teraz jak to rozwiązać? Chyba tak byłoby najłatwiej właśnie. No i teraz dzięki wspaniałym umiejętności hieny cmentarnej rzucamy nożykiem i wygrywamy bitwę. Tak. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. No cóż. I brakuje miejsca. Dobra, nie będą te zioła lecznicze. Trudno. Będę pewnie żałował jak zwykle swoich decyzji, ale... No niestety coś musiałem wyrzucić. W szczególności, że to były... I to jest to, na co właśnie zbieram krew. Proszę. Nie są to może najlepsze rzeczy we wszechświecie, ale... Popatrzcie. Co to było? No super rzecz. Szczerze, jak się miał Alrekina. I co tu jeszcze mamy? Tak sobie się myślę, jeszcze mógłbym to wyrzucić. Gdybym to wyrzucił, to by nie można było zaliczyć misji. Ciekawe. Dobra, wiecie co, no już niech będzie, że wrzucę to.
Bo jednak... Chyba już nas czeka ta bitwa, bo powiem wam szczerze, nie wiem gdzie ona była, albo może wiem, ale niestety już się pogubiłem w tym wszystkim. I czyżby to było to? No dokładnie. Krokodylowaty. Zabójca moich bohaterów. Boss, znany też jako mini-boss. Wiesz, żeby nie było, to nie jest nasze jedyne spotkanie. Bardzo wredny gość. Więc bez zbędnych sergieli po prostu. Bitwa polega na tym, że mamy jego unicestwić jak najszybciej. Nie jest to proste, jak widzicie. A on ma takie wspaniałe zdolności, które nas trochę stresują, dają nam do osłabienia i w ogóle. Więc w sumie ten gościu to tak... Ty będziesz bardziej od tego, że po prostu... No czekać, aż on tu przyjdzie. Jak przyjdzie, to go próbować odruszyć. Podobnie będzie z tobą, tylko że ty teraz musisz rzucać grupowe leczenie, kiedy tylko się da. A ta dwójka... musi jak najszybciej wymordować resztę. I... A no tak. Ochrona, obrażenia i ochrona. Największe problemy. Ale dobra, przyjdzie jeszcze jedno pole, to zaczynam go rozkrwawiać, a póki co... No trzeba jak najszybciej po prostu się go pozbyć. Kill offem mogę? Nie, nie mogę. Sztylety, okej. Okay. Unik to... Jak nic będę musiał to wypić. W sumie teraz bym mógł wypić, ale... dobra, niech będzie. Bo to może trochę lekko myślę z mojej strony, ale... No, ten bonus może okazać się zbawienny w nadchodzącej sytuacji. Zanurzenie na skórę. A Jezuś. O, ci to można tylko raz użyć. Super. Wiecie co, dajcie chwilę, bo dosyć ważny telefon muszę odebrać. Inspiration and improvement. Krytyczna sprawa na telefonie zażegnana, więc no mogę wracać już do omardzenia wam podczas tego, jak wy obserwujecie moje zmagania się z bossem, którego oczywiście nazywam trudnym, a teraz on ginie jak po prostu... No, jakby nigdy nic. Krwawienie, jak nic trzeba go rozkrwawiać, póki jest okazja. No. Nie wolno, nie, zbyt niedobry. O, przeżyła. W zasadzie odporności, więc spróbujemy po raz kolejny, tym razem co prawda w ryzykowniejszy sposób, no ale niech będzie. Ty już możesz go po prostu mieczem po głowie, bo i tak jest ogłuszony w ogóle. Czyżby to była czysta wygrana bezproblemowa? Jezu, jeśli tak, to może wiesz, nawet jestem skłonny nagrać wam drugi, podkreślam drugi loch podczas tego odcinku. Nigdy nie wiem, czy w odcinku odcinka, no nie istotne teraz. Ważne jest to, że... 15... Tutaj zadam od 8 do 13, a tutaj od 5 do 12. No ale byłoby bezpieczniej w ten sposób po prostu go zaatakować. I dziękuję bardzo, chyba zwyciężyliśmy. No, to było tutaj tylko po to, żeby mnie wkurzać, tak szczerze. Nie da się tego kupić. I... No tutaj akurat wiedziałem, że to dostanę. Tak więc, no cóż...
co mi się coś nie przyda? Nie wiem, czy mnie to brałem. To na pewno muszę wsiąść, nie ma przebacz. W ten sposób nawet abominacja już będzie w stanie dosyć dobre obrażenia zdawać. Tutaj macie jeszcze stronę z dziennika, którą rzecz jasna postaram się wziąć ze sobą, tylko kosztem czego? Wiecie co, nawet nie będzie już kosztem tych marnych zarobków. Może będę tego żałował, może nie. Ale po prostu wolę jednak wziąć ze sobą jak najwięcej cennych rzeczy. Na długo, długodystansowo cennych. Tak, bo już się zaplątałem. Niż trochę gotówki, która lada moment może być nawet niepotrzebna, jeśli wszystko pójdzie dosyć dobrze. No ale nie wierzę. A, fajne pułapki, przyznajcie. Ale kontynuując. Nie mogę uwierzyć, że udało się zrobić już w sumie trzy. Tak, już trzy mamy akcesoria z kategorii karmaznowy dwór, jak się nazywa. Maddening whine of multitudinous wings abates. Let us hope that is the end of things. Cóż. In those younger years, my home was a hive of unbridled hedonism. A roiling apiary, where instinct and impulse were indulged with wild abandon. A bewitching predator slipped in amidst the swarm of tittering sycophants. Though outwardly urbane, I could sense in her a mocking thirst. Driven half mad by cloying vulgarity, I plotted to rid myself of this lurking threat in a grand display of sadistic sport. But as the moment of murder drew nigh, the gibbous moon revealed her inhuman desires in all their stultifying hideousness. Czyli jak się okazuje jednak, chyba już od dawna ten nasz cały przodek zajmował się tym. No i właśnie trzeci dla hieny cmentarnej. Połowa zestawu w ogóle. Jak nie straciłem sporo na tej wprawie, patrząc z tej perspektywy, tutaj może rekompensata jakaś jest. Ale zawsze więcej tych rzeczy. Prawda, i tak prawdopodobnie nic jeszcze z tego nie zrobię. Zobaczmy, cokolwiek się zmieniło. No oczywiście. No już mam drużynę weteranów nareszcie. Może być. No nawet, bardzo dobra. Co prawda mam już dla niej błyskotki, ale jak nic jest to porządna cecha. Co było tutaj? Może być. Super. Także no, moim zdaniem prezentuje się wszystko dosyć dobrze. These swarming fiends carry a pernicious plague. A sickness so virulent, so insidious. It is more a curse than a mere disease. No i właśnie w tym momencie wszystkie te potwory mogą się pojawiać także w standardowych poziomach. Co mniej więcej oznacza tyle, że muszę zawsze uważać i zawsze mieć przy sobie chociaż jedną butelkę krwi. Zobaczmy tylko, czy jest coś wartego uwagi, no proszę, proszę. Mamy... Barbaric rage and unrelenting savagery make for a powerful ally. Tak więc niestety nie dostaniecie komentarzy, bo wszystkich zrekrutowałem zbyt szybko. Ale proszę, jak to pięknie wygląda. Już trzy. Już mam prawie trzy kompletne zestawy. Ale zobaczmy, ile tu potrzeba. 20. No trochę za dużo, żebym mógł się pokusić o to. No ale cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Może następna przygoda będzie już właśnie z wyższego poziomu trudności nawet. Just as I feared. Now loosed from their brackish prison, they will spread like locusts across our land. W tą przygodę cię nie będę jeszcze się udawał. Nie ukrywam, jest po prostu zbyt trudna. Chociaż, żeby nie było, te przygody można robić na kilka razy, nawet jest to zalecane, żeby iść, część zrobić, wrócić, kiedy indziej kontynuować, itd., itd. No ale nie teraz jeszcze, nie mam odpowiednio przygotowanej drużyny. To jest niegodne, więc... Prawdopodobnie wziąłbym nawet to.
Chociaż kto wie, może pójdziemy na jakieś bardziej standardowe wyprawy, albo damy się tutaj po odłamki. No ale zanim będę mógł powiedzieć wam co i jak, to oczywiście musi nastąpić kolejny odcinek. A póki co, no ja się z wami żegnam, do zobaczenia już w następnych, no i no w sumie to tyle, hej!